Dlaczego przyjaźń przed seksem? Na swoim profilu facebookowym zadałam takie pytanie. Dlaczego najpierw przyjaźń, a potem seks? Zanim podzielę się z wami tym, co czuję, że jest bardzo ważne w zrozumieniu, głębszym zrozumieniu tego przesłania, chciałabym najpierw opowiedzieć o tym, czym jest przyjaźń dla mnie. Przez bardzo długi czas decydowałam o tym, aby dać sobie przestrzeń na zbudowanie relacji sama ze sobą. Po ostatnim moim związku, pierwszy raz w życiu poczułam, że tym razem nie chciałabym ustawiać sobie jako cel wejście w kolejną relację, ale chciałabym odzyskać siebie. Chciałabym po prostu wiedzieć, kim ja jestem. I podczas tej podróży odkrywania, kim jestem, podczas również tej drogi budowania relacji sama ze sobą, byłam zaskoczona tym, co się pojawiało, przyglądając się pewnym mechanizmom, które zostały wytworzone, ale też i również wpływom, które dotknęły mnie, ponieważ kiedy my wchodzimy w relację z drugim człowiekiem, to nigdy nie jest tak, że nie ma to wpływu na naszą energię, na nasze ciało, na naszą psychikę, na nasze emocje. Kiedy przyjrzymy się, czym jest naprawdę związek dwojga ludzi, i nie musi być to związek, trwały związek, ale samo to, że spotykamy się z kimś, co się wówczas dzieje, co się dzieje wówczas na poziomie energii. I większość osób nie jest tego zupełnie świadoma. Kiedy się temu przyjrzymy, możemy być zszokowani, zaskoczeni tym, co zaczniemy odkrywać. Więc dla mnie kluczowy był moment, by poznać siebie, by dowiedzieć się, kim ja jestem naprawdę. Moje wcześniejsze relacje wyglądały w ten sposób, że nigdy nie potrafiłam być sama ze sobą. Kiedy jakaś relacja się kończyła, moim celem zawsze było to, by znaleźć kogoś i być z kimś. My uczymy się relacji. Kiedy jesteśmy dziećmi, uczymy się relacji. Tu kluczowa jest relacja ciebie, szczególnie ciebie jako kobiety, z twoją mamą, ponieważ córka uczy się relacji od mamy i pomiędzy nimi wytwarzana jest więź relacyjna. Jeżeli ta więź nie zostanie wytworzona, lub jeżeli ta więź zostaje zdeformowana albo przerwana, chociażby poprzez to, że mama odchodzi zbyt wcześnie z życia dziewczynki, wówczas jako dorosła kobieta będziesz miała trudności w tym, aby zbudować relacje. I nie tylko relacje z mężczyzną, ale również relacje z innymi osobami. My się uczymy relacji. Uczymy się relacji od mamy, uczymy się relacji od taty. Mama i tata są dla nas wzorem. I jako dzieci przyglądaliście się temu, jaka jest ta relacja. Mama, która była wzorem świata kobiet i modelowała ten świat kobiet, i tata, który modelował świat mężczyzn. I na tej podstawie tworzył się w naszej podświadomości obraz, czym jest relacja między dwojgiem ludzi. Jeżeli dochodziło w twoim życiu, kiedy byłaś dzieckiem, do różnych trudnych sytuacji, jeżeli pochodzisz z rodziny dysfunkcyjnej, z rodziny, w której była przemoc, z rodziny, w której model relacji był zaburzony, to z takim wzorcem poszłaś w świat. I na bazie swojego doświadczenia, tego, co przeżyłaś, tego, co się stało, poprzez lata w twoim życiu mogło zdarzyć się tak, że twoje potrzeby jako dziecka nie były zaspokojone w pełni. I nie mam na myśli tutaj potrzeb tylko i wyłącznie w postaci potrzeb fizycznych, takich jak dach nad głową, jedzenie i ubranie. Ponieważ dla ciebie jako dziecka kluczowe były także potrzeby takie jak bliskość, jak dotyk, właściwy dotyk, dotyk z miłością, jak spojrzenie, obecność. Przez wszystkie lata swojego rozwoju, od chwili narodzin, a tak naprawdę nawet od chwili poczęcia,
Po wiele, wiele lat później przechodziłaś pewne fazy swojego rozwoju. W każdej z tych faz kluczowe były pewne umiejętności, które były zależne, których wykształcenie było zależne od tego, jakie było otoczenie wokół ciebie. Na ile czułaś się bezpiecznie, na ile czułaś się chciana, na ile czułaś się kochana w tym otoczeniu, na ile bliscy, twoja mama, tata byli dla ciebie. Na ile czułaś się ważna? Jeżeli to zostało zachwiane, jeżeli osoby, które wokół ciebie były, nie miały dla ciebie czasu, jeżeli byłaś karmiona według tak zwanych godzin karmienia, jeżeli nie reagowano na twój płacz lub jeżeli stosowano bardziej drastyczne metody wychowania w postaci zostawiania ciebie, aż się wypłaczesz, zamykania cię w oddzielnym pokoju, separacji od mamy, zbyt wczesnej separacji od mamy, powstały w tobie pewne luki, luki związane z potrzebami emocjonalnymi. Luki, które potrzebują być uzupełnione, żeby ten wewnętrzny rozwój emocjonalny był kompletny, ty szukasz tego na zewnątrz potem jako dorosła osoba. I to, czego nie otrzymałaś w dzieciństwie, to, co było zaniedbane, tego potem jako dorosła kobieta szukasz na zewnątrz, u innych. I najczęściej najbliższym takim momentem, kiedy my tego szukamy, jest relacja, związek. Związek z mężczyzną, bliska relacja z kobietą drugą. My wchodzimy w takie przyjaźnie albo w takie relacje i oczekujemy, żeby druga osoba dała nam to, czego my nie dostałyśmy, kiedy byłyśmy małe. Robimy to oczywiście nieświadomie. To nie jest tak, że robisz sobie kalkulację, czego ci zabrakło i wybierasz sobie, kto ci to uzupełni. Jest pewna zależność, w którą dwoje ludzi wpada i jest to, można by powiedzieć, że jak dwa haczyki, które o siebie haczą i trzymają się wspólnie. Czyli to, czego ty potrzebujesz, jest projektowane na drugą osobę, ale ta osoba druga ma swoje również braki, swoje potrzeby niezaspokojone i projektuje na ciebie swoje niezaspokojone potrzeby. I wspólnie wchodzicie w pewien układ, który bardzo często jest układem toksycznym. Ja przez wiele lat nie potrafiłam być sama ze sobą. Nie potrafiłam być sama ze sobą, bo ja się po prostu bałam. Ja się bałam. Nie lubiłam spędzać czasu sama. Kiedy wracałam z pracy do domu, pierwszą rzeczą, którą robiłam, zawsze było włączenie telewizora. Ja nie wyobrażałam sobie, żebym mogła żyć bez telewizji. Ja potrzebowałam, żeby był jakiś dźwięk, żeby ktoś coś mówił. Potrzebowałam nie słyszeć siebie, nie słyszeć własnych myśli. I to wchodzenie w kolejne relacje miało tak naprawdę zaspokoić mój głód emocjonalny, uzupełnić ten głód też potrzeb emocjonalnych. Oczywiście to się nigdy nie zadziało i być może ty również tego doświadczasz. I to nie ma możliwości się zadziać, dlatego że nie jesteśmy tylko i wyłącznie fizycznym ciałem, o czym bardzo często wspominam, że żeby zobaczyć to we właściwej perspektywie, potrzebujemy przyjrzeć się naszemu istnieniu jako istocie troistej, która ma trzy aspekty. Fizyczny, którym jest nasze ciało fizyczne, którym możemy dotknąć, namacalne ciało fizyczne, ale mamy również aspekt mentalny i mamy również aspekt duchowy. W aspekcie mentalnym mamy świadomość i podświadomość, które nawigowane są przez nasz umysł. I mamy również aspekt duchowy, gdzie mamy cząstkę ducha i mamy naszą duszę. I to wszystko wzięte razem dopiero daje nam właściwe spojrzenie. I dzisiaj chciałabym właśnie o tym opowiedzieć, ponieważ przez ogrom lat swojego życia patrzyłam na drugą osobę w mojej relacji, na drugą osobę, z którą tworzyłam relację, jako na kogoś, kto
ma mi dać, kto ma zgadnąć moje potrzeby, kto ma zaspokoić moje potrzeby. Miałam dużo, dużo oczekiwań, ogrom oczekiwań, i tak naprawdę chciałam, żeby ta osoba była uzupełnieniem dla mnie, ale nie uzupełnieniem takim, że w moim życiu było wszystko cudownie i wspólnie mogliśmy coś pięknego budować razem, tylko ja nie wyobrażałam sobie, żebym mogła żyć bez tej osoby. I ta osoba, która się pojawiła w moim życiu, dokładnie tak samo patrzyła na mnie. Więc wspólnie to, co mogliśmy stworzyć, to mogliśmy tylko stworzyć zależność toksyczną od siebie. Coś, gdzie każde będzie głodne i będzie jedno do drugiego mówiło: daj, daj, daj. I będzie oczywiście to nieświadome, bo nie będziemy świadomi swoich potrzeb, tych emocjonalnych, i nie będziemy mogli ich i nie będziemy potrafili ich wyrazić. Nie będziemy potrafili ich wyrazić, ponieważ te emocjonalne potrzeby są w nas jako potrzeby nieutulonego wewnętrznego dziecka. I to tak pięknie wychodzi, kiedy pracujemy indywidualnie, kiedy pracujemy też na warsztatach, na takim warsztacie jak Przebudzenie, które obecnie trwa, to tak wspaniale się pokazuje, jakie są tam potrzeby schowane. Kiedy przechodzimy przez wszystkie te etapy rozwoju i kobiety są w stanie dotknąć tych brakujących potrzeb, są w stanie je uzupełnić, ale przede wszystkim na samym początku je zauważyć i rozpoznać. Nie mamy na ogół świadomości tego, z czym wchodzimy w tą relację. Nie mając tej świadomości, czego my chcemy od tego drugiego człowieka, co nas do tej osoby przyciąga, idziemy jak uśpieni, wchodzimy uśpieni i budujemy związek, związek, który jest oparty o pożądanie. O fizyczne pożądanie, o fizyczny magnetyzm. I ponieważ tutaj ta fizyczność zaklika, wtedy na tej podstawie chcemy zbudować coś trwałego. Ale jak możliwe jest zbudowanie czegoś trwałego na fundamencie z piasku? Gdzie podłoże jest z piasku? Jaki fundament na to można położyć? Jakiekolwiek zawirowania życiowe zawsze będą tym chwiały, ponieważ to, na czym budowany jest dany związek, nie jest ani poczuciem bezpieczeństwa, nie jest ani zaufaniem, ani poznaniem tego drugiego człowieka, tylko jest pożądaniem fizycznym, które jest falą energii. I ta fala w pewnym momencie, jak osiąga szczyt, to i potem opada. Ta fala opada, i któregoś dnia budzimy się i zastanawiamy się, co ja robię tak naprawdę z tym człowiekiem? Co ja robię z tym mężczyzną? Co ja robię z tą kobietą? Czemu ta osoba jest w moim życiu? Co mnie takiego przyciągnęło do niej? Przyjrzyjcie się, ile jest takich relacji wokół. Być może wy jesteście w takiej relacji. Być może dawno, dawno temu właśnie w taką relację wpadłyście lub wpadliście. I dzisiaj się nad tym zastanawiacie, ale dzisiaj już jest dużo rzeczy. I te dużo rzeczy mam na myśli, że na waszym fundamencie zostały zbudowane takie rzeczy jak dom, może wspólne mieszkanie, grupy przyjaciół, połączone rodziny, dzieci się urodziły. I jest dużo, dużo, dużo aspektów, które gdybyśmy chcieli się rozstać, byłoby zbyt ciężko. Więc trwamy w tym. I dalej trwamy, ponieważ nie mamy świadomości tego, co się naprawdę dzieje. Czym jest związek? Czasem dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć obraz naszego związku, dopiero wtedy możemy naocznie rozpoznać, w jak wiele przestrzeni on wchodzi naszego życia i w jaki sposób wpływa na nasze życie. Często patrzymy na relacje z drugim człowiekiem jako na coś, co jest spotkaniem dwojga ludzi. Spotykają się dwie osoby, coś zaklika między nimi i próbują coś stworzyć. Ale czym to tak naprawdę jest, kiedy w ten sposób podchodzimy do relacji?
Bo potem kolejnym krokiem jest to, że siebie poznajemy w trakcie relacji. Poznajemy się w trakcie relacji, budujemy zaufanie w trakcie relacji. A co gdybyśmy zrobili to najpierw? Tym jest właśnie dla mnie przyjaźń. Przyjaźń jest poznaniem drugiego człowieka, jego wartości, jego jakości, jego całego jestestwa. I nie musi to zajmować lata. Ale zanim poszłabym o krok dalej, chciałabym wiedzieć, kim jest ta osoba. To nie znaczy, że będę udawała, że mi się ta osoba podoba, jeżeli mi się nie podoba. Nie będę udawała, że jest coś między nami i na siłę próbowała coś zbudować na czymś, co kompletnie ze sobą nie rezonuje. To oczywiste, że kiedy pojawia się w życiu kobiety, która jest gotowa na relację, mężczyzna, to pojawia się pewne przyciąganie, pojawia się ten magnetyzm. Teraz czym jest ten magnetyzm? Bo chciałabym, żebyśmy tutaj spojrzeli również od kilku stron. Po pierwsze, dwie osoby, kiedy się spotykają, ich energia zaczyna wymieniać się. I albo ze sobą rezonują i czują rzeczywiście to przyciąganie, albo nie. Natomiast kiedy zaczynają czuć przyciąganie do siebie, to pojawia się bardzo często w ciele fizycznym pożądanie. Pożądanie, w moim odczuciu, jest jak taki zapalnik. Jest jak zapalnik, który rozbudza w nas energię seksualną. Energia seksualna jest energią życiową. Jest energią życia. To nie jest tylko i wyłącznie seks. To nie jest tylko i wyłącznie orgazm. To nie jest tylko i wyłącznie wytrysk. To jest energia życia. Najcenniejsza energia, jaką dysponuje człowiek. A my, czując to pożądanie, kiedy ta energia w nas się budzi, co robimy? Od razu chcemy ją oddać. Ponieważ tak właśnie się dzieje, kiedy zbliżamy się z drugą osobą, kiedy idziemy z nią do łóżka, kiedy uprawiamy seks, robimy nic innego, jak oddajemy tę energię. Gdzie ją oddajemy? Najczęściej ona ulatuje w kosmos, ponieważ nie potrafimy nią zupełnie nawigować. Nawet nie wiemy, co z nią robić. W wielu przypadkach nawet nie mamy świadomości, że jest energią. Odczuwamy natomiast efekty tego. Mężczyźni najczęściej są bardzo zmęczeni. Po takim stosunku są zmęczeni. Kobiety są naładowane energią. Naładowane, ponieważ ją otrzymały, ale co otrzymały wraz z tą energią? Co, jeżeli przyjrzysz się, co tak naprawdę otrzymujesz? Kochając się z mężczyzną. Co otrzymujesz od niego? To nie jest tylko energia w postaci takiej jak uczucie. Tylko wraz z tym płynie wszystko to, co ten mężczyzna sobą reprezentuje. Jego emocje, ponieważ emocje to energia. Jego myśli, ponieważ myśli to energia. Jego przekonania, ponieważ przekonania to energia. Wszystko to, co w nim jest. Wszelkiego rodzaju zachwiania, zdeformowania, blokady, ale także i pozytywne myśli, pozytywne przekonania, pozytywne wartości, wszystko to, co jest nie fizyczną formą, wszystko to, co jest nie fizyczną formą, zostaje Tobie przekazane. I przyjmujesz to. W drugą stronę to też tak działa. A co gdybyśmy wchodzili w relacje świadomie? Co gdybyśmy złamali ten paradygmat? W którą stronę idzie w tej chwili cały świat, bo to pędzi, pędzi, szybko, szybko, szybko. I to coraz bardziej jest widoczne, że seks jest czymś jak wyjście na kawę. Jak to możliwe? Że doszliśmy do takiego poziomu, do takiego miejsca, gdzie ty jako kobieta wpuszczasz do siebie osobę z wszystkim tym, co zgromadziła w sobie. I nie jest moim celem, by zablokować waszą bliskość. Jedynie tym nagraniem chciałabym
poddać pewne tematy do rozmyślań, do pobycia, do poczucia, do zastanowienia się. My często do domu kogoś nie chcemy wpuścić, kto ma zabłocone buty. Na dzieci krzyczymy, na partnera krzyczymy, nie właź mi tutaj w tych butach, nie brudź. Gdy tymczasem puszczamy do naszego ciała energię, która bardzo często jest zabrudzona. Kiedy spotykają się dwie osoby ze sobą, następuje coś jeszcze. Nie tylko to, że jest fala pożądania albo odpychania, że ktoś z nami rezonuje albo nie. Studiując Human Design, byłam zaskoczona tym, co odkryłam. Ale pewne rzeczy zaczęły dla mnie układać się w jedną całość, ponieważ zrozumiałam, czego tak naprawdę doświadczam. Czasem spotykając się z ludźmi. I być może ty również masz takie doświadczenia, że zdarzać się, spotykając z kimś, powiedzieć coś, czego zwykle byś nie powiedziała, albo zrobić coś, czego zwykle byś nie zrobiła. I potem, jak kończysz to spotkanie, zastanawiasz się, czemu tak naprawdę ja to powiedziałam, czemu ja to zrobiłam? Ponieważ kiedy my się spotykamy z drugą osobą, powstaje między dwojgiem ludzi, może być więcej osób zgromadzonych, tak zwana pęta. Jest to specyficzna zależność energii, gdzie jedna osoba wpływa na drugą. I wygląda to trochę tak, jakby dochodziło do reakcji, ale w przestrzeni energii. Czyli te energie nie tylko mieszają się ze sobą, ale wpływają na siebie. I one przenikając przez siebie, wywołują konkretne zachowania i odczucia. Powodują, że jesteśmy gotowi pewne rzeczy zrobić, jesteśmy bardziej skłonni do pewnych rzeczy, jesteśmy w stanie nawet powiedzieć coś, czego zwykle byśmy nie powiedzieli, albo zrobić coś, co jest na ogół dla nas zaskakujące, do czego nie mamy może motywacji, albo wewnętrznej siły, albo nawet nie mamy takiego pomysłu. Takie zależności mogą też powodować, że mamy pomysły, które nagle się w nas pojawiają. I kiedy rozstajemy się z tą osobą, spotkanie się kończy, to nagle tak jakby się coś zmieniło, jakby ktoś nam coś wyłączył, jakiś pstryczek. Mając taką świadomość, dlaczego by nie zacząć właśnie od tego, by poznać tego drugiego człowieka? By poznać, z czym on do nas wchodzi, do naszego życia, by poznać jego wartości, by poznać jego jakość. Jakość mam na myśli poprzez określenie, kim jest ta osoba. Jak patrzy na życie? Co jest dla niej ważne? O ile inaczej wyglądałby taki związek? I teraz ci z was, którzy i te z was, które jesteście w relacjach, możecie powiedzieć, okej, dobra, ale to już jest po temacie. Ja już teraz nie mogę nic zrobić. To nieprawda. Zawsze możesz zrobić więcej niż sądzisz. Przede wszystkim zacząć poznawać siebie. Odkrywać, kim ty jesteś w tej relacji. Ale również zobaczyć, jak ten związek wpływa na ciebie. Zobaczyć, jak wpływa ten związek na wszystkie przestrzenie twojego życia. I nie potrzeba do tego nie wiadomo jakich narzędzi. Co się może zadziać w twoim życiu, kiedy jesteś nieświadoma tego wpływu? Bo najczęściej nie wiemy, jak nasza relacja wpływa na nasze zdrowie, na nasze ciało, na nasze powodzenie finansowe. Często szukamy odpowiedzi na te pytania na zewnątrz. A przecież współtworzymy przestrzeń. Przestrzeń energii, która na siebie współdziała, reaguje. Przestrzeń, w której dochodzi do energetycznych reakcji pomiędzy dwojgiem ludzi. Jeśli jesteśmy tego nieświadome, nie możemy tego zmienić. Ale co gdybyś taką świadomość uzyskała? Co gdybyś mogła czarno na białym zobaczyć, jak ten związek na ciebie wpływa?
I nie po to, żeby go kończyć, bo to nie jest celem, chyba że taka będzie Twoja decyzja, ale po to, żeby wiedzieć, bo nieświadomość ma ogromną cenę. Ogromną. I przejawia się ta cena w naszym zdrowiu, w chorobach autoimmunologicznych, w stresie, w depresji, w nastroju. W tym, ile waży nasze ciało, w tym, dlaczego nasz brzuch jest większy, w tym, dlaczego mamy pewne dolegliwości zdrowotne, w tym, dlaczego nie jesteśmy w stanie dostać pracy albo osiągnąć jakiegoś awansu, albo wskoczyć wyżej. Relacja z drugim człowiekiem wpływa na wszystko. Dopóki jesteśmy nieświadomi, nie możemy nic zmienić. I ja Ciebie zapraszam w tym miejscu do przestrzeni, którą właśnie po to przygotowałam. Jest to przestrzeń dedykowana dla tych kobiet, które chciałyby zobaczyć, jak ich relacja obecna albo poprzednia wpłynęła lub wpływa dalej na ich życie. Podczas warsztatu, który odbędzie się już w marcu, będziesz mogła przyjrzeć się każdej przestrzeni swojego życia, temu, jakie są zależności. Dzięki temu obrazowi, który będzie fizycznym obrazem stanu Twojej relacji, otrzymasz wskazówki, co można zrobić dalej. Co potrzebujesz zmienić, co potrzebujesz wprowadzić, żeby relacja, w której jesteś, była wspierającą relacją, lub relacja, w której byłaś, by Twoja przestrzeń została oczyszczona całkowicie. Jest to warsztat, który jest pierwszym takim warsztatem i to jest, dla mnie jest on niesamowicie fascynujący, ponieważ pierwszy raz publicznie dla szerszej grupy osób będę prowadziła takie zajęcia, gdzie będziecie mogły poznać także najbliższą przyszłość tej relacji. Czyli poznasz miejsce, w którym jesteś dziś, jak ta relacja wpływa na ciebie dziś, co się dzieje w poszczególnych obszarach, takich jak zdrowie, twoje ciało, twoja kariera, twoje relacje z innymi ludźmi, twoje powodzenie finansowe i każdy inny obszar, który jeszcze, o którego nie wymieniłam, a który jest ważny, jak to wpływa dziś na ciebie i jak to będzie wpływało w przyszłości. To pozwoli ci podjąć pewne kroki, które będą prowadziły do zmiany. Zmiany na plus, bo przecież o to tak naprawdę chodzi. Kiedy mamy czegoś świadomość, jesteśmy w stanie to zmienić. Nieświadomość ma swoją ogromną cenę. I tą cenę płacimy każdego dnia. Samo to powiedzenie, wolę nie wiedzieć, nie oznacza, że nie ponosimy konsekwencji niewiedzy. Ponosimy. Tylko nie wiemy, że te konsekwencje, które pojawiają się w naszym życiu, mają swoje źródło właśnie w tym miejscu. Dlatego Was serdecznie zapraszam do tej przestrzeni. Jestem niesamowicie podekscytowana tym, że będę mogła Was poprowadzić. To będzie cudowna, wspaniała droga, cudowna podróż, nie tylko poprzez przyjrzenie się, gdzie jesteś, jak wygląda obecny Twój związek, ale także poznanie siebie, odkrycie siebie, przede wszystkim przyjęcie odpowiedzialności. Więc nie jest tak, że kiedy jesteśmy w jakimś związku, nie można nic zrobić. Można zrobić ogrom, ale najpierw potrzebujemy mieć tą świadomość. Zapraszam Was gorąco, dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam cudownego dnia. Do usłyszenia wkrótce.